wszyscy nieustannie gdzieś biegniemy. Wszyscy odczuwamy napięcie, w szczególności w naszym społeczeństwie, gdzie presja jest szczególnie silna. Małżeństwa się rozpadają, rodziny przeżywają swój kryzys. Przeprowadzki, zmiana pracy, choroba, mobbing. Jak to wszystko wytrzymać? Jak to wszystko unieść? Często nie wiemy jak, szukamy lekarstwa, a często tym lekarstwem jest nieustanny bieg. Jestem już w bardziej komfortowych warunkach, jest o wiele cieplej. Przed nami 4 niedziele Adwentu. Dzisiaj w sumie czasu, który bardziej nabiera podwójnego tempa. Między niedzielami, które są wypełnione mnóstwem obowiązków, pracą czy przeróżnego rodzaju problemami, nie mamy czasu, aby skupić się na tym, co Boże. Kiedy w założeniu Adwent to był czas postu, wyciszenia, pokuty, wejrzenia w siebie. Dzisiaj czas Adwentu jest czasem czysto komercyjnym, który nas napędza. A może jednak warto w czasie Adwentu, drodzy, poświęcić choćby 15-20 minut na społeczność z Panem Bogiem? Można zacząć od zaraz, w pierwszą niedzielę Adwentu, która mówi nam również o tęsknocie za powtórnym przyjściem Pana Jezusa Chrystusa. Tego spokoju, wyciszenia w tym jakże ważnym okresie życzę sobie, tak i Wam. Pozostańcie z Bogiem.